Dzień dobry, zapraszamy Państwa na wirtualne zwiedzanie budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wycieczki po kancelarii zaczynamy zawsze w tym miejscu, ponieważ tutaj jest najstarszy ślad historii tego gmachu. Te sienitowe schody to schody z 1900 roku, które prowadziły wówczas do Szkoły Kadetów imienia Suworowa. Szkoła Kadetów była tu zlokalizowana do wybuchu I wojny światowej. W okresie międzywojnia marszałek Piłsudski, który pracował w tym czasie w sąsiednim budynku pod Piątką, podjął decyzję, że będzie tutaj zlokalizowany Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych. Zapraszam Państwa dalej. Jesteśmy, proszę Państwa, w miejscu, które urzędnicy nazywają akwarium, z racji tych oszklonych drzwi. Jest to poczekalnia przed dawnym gabinetem premiera. Tutaj pod 180 urzędowali premierzy. Pierwszym gospodarzem tego pokoju był Józef Cyrankiewicz, a ostatnią pani Hanna Suchocka, która w trakcie swojej kadencji postanowiła przenieść gabinet w bardziej ustronne miejsce, do skrzydła południowego, gdzie po dziś dzień urzędują kolejni premierzy. Bezpośrednio po wojnie pierwszą instytucją państwową, która tutaj miała swoją siedzibę, była Rada Państwa. Po niej Urząd Rady Ministrów, który w 1997 roku zmienił szyld na Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, czyli instytucję, która Państwa gości. Zapraszam dalej. Jesteśmy, proszę Państwa, w korytarzu, który pełni również funkcję osobnej sali. Patronem sali od niedawna jest rotmistrz Witold Pilecki, stąd tablica poświęcona rotmistrzowi. Zapraszam do środka. Jesteśmy w jednej z reprezentacyjnych sal kancelarii, w sali okrągłego stołu. To nie jest ten słynny okrągły stół, tamten był dużo większy, natomiast z racji na kształt tego głównego tutaj mebla, stąd nazwa sali. Tutaj odbywają się spotkania pana premiera bądź kancelaryjnych ministrów z gośćmi. Tę salę możecie Państwo kojarzyć z telewizji. Jest to sala zegarowa. Nazwa pochodzi od tego XVIII-wiecznego pięknego angielskiego zegara, który zawsze pieczołowicie jest oglądany przez wiele zresztą lat przez tę samą osobę, mistrza cechu zegarmistrzowskiego z ulicy Puławskiej, który zawsze dbał o to, żeby zegar bardzo precyzyjnie wskazywał czas, ponieważ tutaj odbywały się spotkania w cztery oczy. Proszę zwrócić uwagę na te gabloty, gdzie pokazujemy prezenty, które premier otrzymywał przy okazji własnych wyjazdów lub goszczenia delegacji, czy to krajowych, czy zagranicznych. Z drugiej strony gablota z bardziej orientalnymi prezentami. Tutaj głównie klimaty arabskie, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Emiraty Arabskie, ponieważ są to podarunki, które są składane osobie, która pełni funkcję premiera. W związku z tym te prezenty zostają u nas w magazynie podarków. Postanowiliśmy się nimi pochwalić, stąd te gabloty. Zapraszam do sali imię Tadeusza Mazowieckiego. To dawna sala posiedzeń rządu. Tutaj trochę trzeba poruszyć własną wyobraźnię i wyobrazić sobie, jak tutaj ta sala wyglądała inaczej wówczas, gdy obradował tutaj rząd. Sala, poza tym, że patronem jej jest premier Mazowiecki, ma również inną nazwę, sala świetlikowa, z racji tego oszklonego sufitu, którym wpada do sali naturalne światło. W tej sali odbywają się najczęściej
konferencję pana premiera, to co widzimy tutaj, to właśnie ekran, który można zmieniać stosownie do tematyki spotkania. Jesteśmy przed chyba najważniejszą salą w tym budynku, przed salą posiedzeń rządu. Patronem tej sali jest Andrzej Frycz-Modrzewski, stąd jego popiersie i replika jego dzieła o poprawie Rzeczpospolitej. Tę salę oczywiście znamy z telewizji, ponieważ co wtorek w serwisach informacyjnych pojawiają się krótkie materiały z tej sali. Obrady są tajne, ale przed rozpoczęciem obrad dziennikarze czekają tutaj na premiera i mają swoje 5 minut, żeby nagrać materiał. Wszyscy ministrowie mają tutaj swoje stałe miejsca i wchodzą jako pierwsi, stają przy fotelach, czekają na szefa rządu. Premier wchodzi ostatni, za premierem wchodzą media i wówczas mają szansę nagrać moment powitania. Jesteśmy w sali Kościuszkowskiej, jednej z najważniejszych sal Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To tutaj od kilku miesięcy niemal codziennie odbywają się posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. To tutaj premier Mateusz Morawiecki podejmuje najważniejsze decyzje związane z walką z koronawirusem. Cieszę się, że mogliśmy wspólnie uczestniczyć w tym wirtualnym zwiedzaniu Kancelarii Premiera i mam nadzieję, że już wkrótce zobaczymy się w KPRM-ie osobiście.